stawiam, czy skończyło, trochę. A, jeszcze był Lulu, który był moim gościem letnim i który zaproponował mi wypożyczenie swoich prac, żeby podnieść trochę poziom tej wystawy. Czyli udowodniłaś, że nie ma samotności. Chciałabym podziękować oczywiście Żeromowi, który wszystko to, usiłował doprowadzić do tego, by można choćby każdy, kto na swoim telefonie, mimo różnych systemów, odczytać. No i oczywiście Pawłowi, który był genialnym koczem do tego wszystkiego i który niesłychanie krytykował cały czas i zmuszał mnie do robienia innych rzeczy, które zrobiła, gdyby nie było tej kuchni. Tak, to jest kuchnia. Ja bym nie jest taka potrzebna. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że za każdy pamięć, no myślę, one są pamięci. No myślę, że to jest to, co w tej chwili nas najbardziej dotyczy, czyli połączenie świata. Z tego świata, co będzie wirtualne, a my jesteśmy. Dziękuję bardzo i zapraszam. Do oglądania.